Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale zapiszemy sobie ten program, który napisałem. Taki króciutki, szybki. I wrzucimy go tutaj na stację. Czy no nie na stację, tylko na kasetę magnetofonową. Dowolnie tak samo możecie tutaj przegrywać ze stacji tej dyskietek, tak samo tutaj z tego urządzenia SD na kasetę. Teraz Wam pokażę, jak to komendo. Tutaj akurat ten program już jest wrzucony w pamięci komputera. Za pomocą tutaj komendy save, nazwa programu będzie Adrian i zapiszemy go tutaj na tej kasecie metodą turbo, jedyneczka enter. Teraz tak, już komenda wpisana, wpisujemy tutaj nagrywanie i play. Program co się kopiuje. Teraz mamy program już kopiowany. Sprawdzimy ogólnie, czy ten program nam zadziała. Weźmiemy jeszcze raz, wyłączymy Commodore. Teraz Wam pokażę tutaj, że w pamięci nie będzie żadnego tutaj programu. Widzimy, nie ma żadnego. Teraz tak, przewiniemy naszą kasetę do miejsca, gdzie jest program i wrzucimy teraz nasz programik. Wciskamy tutaj tak i jedziemy z nim. Program się wgrywa. Znaleziony program. Lecimy dalej. Program jest wgrany. Sprawdzimy, czy to ten program jest. Jak widzimy, to jest ten program. Został tutaj zapisany na kasecie. No i teraz sprawdzimy, co to jest za programik. Jak widzicie, to nie jest Call of Duty, tak sobie tylko napisałem. Dobra, włączamy go. Rękę sobie wziąć z drugiej strony, tak. Zakreślić, na przykład wpiszemy sobie 12. No to weźmiemy 10. 2. No, po 3. No i trafiliśmy ładnie. Gramy jeszcze raz, nie? No i to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.